Cześć kochani, witajcie na kanale Marivo. Dzisiaj będziemy składać nowość ze świata Lego Friends. Jest to letni basen w Hard Lake. Numer zestawu to 41313 i jest przeznaczony dla dzieci od 6 roku życia. W zestawie możemy znaleźć dwie mini laleczki, André oraz Martinę. Jest ogromny basen ze zjeżdżalnią. Jest również jacuzzi oraz stanowisko ratownika. W skład zestawu wchodzi aż ponad 529 elementów, także naprawdę będzie sporo składania. Dziewczyny mogą zjeżdżać ze zjeżdżalni, kąpać się w basenie, również mogą wypoczywać w jacuzzi, także mają mnóstwo możliwości. U nas zima, śnieg, dlatego za chwilę złożymy sobie basen i poczujemy trochę lata. W skład zestawu wchodzi aż 5 torebek z klockami. Dwie książki z instrukcjami składania. 56 stron. Oraz 79 stron. Są również naklejki. Są piękne, duże i wyraźne. Oto nasze dwie mini laleczki. Andrea oraz Martina. Obie są w letnich strojach, bardzo plażowych. Andrea ma zielony top, niebieską spódniczkę, a na włosach ma okulary. Natomiast Martina ma różowy top, zieloną spódniczkę, a we włosach ma piękny hawajski kwiat. Do kompletu dołączona jest torebeczka z pieniążkiem. Najpierw zbudujemy stanowisko dla ratownika. Jest to znak ratownika. Drabinka, można je po niej wejść. Wydaje mi się, że budujemy jakąś sofę. Na pewno będzie stała przy jacuzzi. Tak, to sofa. Można się wylegiwać w cieniu i odpoczywać. Ach. Ale to jeszcze nie wszystko.
piękny daszek. Jeszcze stolik. Tutaj oczywiście musi być lód oraz gazeta. Świetny ten zakątek do relaksu. Sama bym sobie w takim posiedziała. To chyba będzie jacuzzi. Spójrzcie! Ono jest w kształcie serduszka. Jak Hot Lake. Jeszcze drabinka do wchodzenia do jacuzzi, bo jest trochę wysoko. I oczywiście kwiatki. O, pięknie można tutaj sobie zasłonić. Bardzo mi się podoba to miejsce. Jest bardzo klimatyczne, kolorowe. Można się w nim zrelaksować i w jacuzzi, i na sofie. Jest piękne. O, ananas! I kawałek arbuza. I pewnie tutaj będą robione drinki. Tutaj również dorzucamy drinka. To stoisko z napojami i lodami. Ach, iście wakacyjne. Andrea, nie śpi. Ale pyszny. To chyba jest toaleta, jak się nie mylę. Tak, to toaleta. Tutaj mamy umywalkę z kranem oraz mydełkiem oraz toaletę. Jest również lustro oraz zdjęcie. Spójrzcie, nawet jest papier toaletowy.
Jeszcze nie widziałam papieru toaletowego we Francach, naprawdę. A wy? Może coś mnie przeoczyło? A z tej strony mamy mydełko i krem do opalania. A tu będziemy mieli drzwiczki. Oho, takie różowe. Halo. Oznaczenie toalety. Z tej strony mamy szafki. Tutaj można schować jakieś swoje skarby. Oczywiście nie wszystkie. Oczywiście kwiatki. Jest w środku toaleta, umywalka, jest papier toaletowy, płyn, lustro, świetne drzwi oraz szafka. Nadszedł czas na budowanie naszego basenu. I to jest trampolina. Tutaj jak się naciska, tam jest taka gumka, dzięki czemu ta trampolina jest taka sprężysta. Mamy już teraz schodki na naszą trampolinę. Może ustawiać się długa kolejka.
Tutaj mamy dwa siedzonka, można sobie w basenie trochę posiedzieć. Tutaj jest również fontanna wody z bąbelkami oraz trampolina. Mamy tutaj rybkę. I roślinę wodną. Wydaje mi się jednak, że to będzie jakieś akwarium. Tak, jest to piękne akwarium. Spójrzcie. Jest rybka, roślina morska. Oraz inne roślinki. Super! Teraz budujemy prysznic. Jest dla dwóch osób z dwóch stron. Jest ciepła oraz zimna woda. Można wejść i się opłukać po kąpieli. Mamy rysunek prysznica i pomoże on odnaleźć miejsce, gdzie można się wykąpać. Mamy już pierwszą część zjeżdżalni i teraz dostawiamy drugą. Mamy ogromną wieżę oraz podwójną drabinkę, po której można wejść do góry.
Uważaj, Andrea, jest bardzo wysoko. Mamy kolejną część zjeżdżalni. O! Już można zjechać z samej góry. Ale mamy jeszcze wyżej zjeżdżalnię. Jak to? Zjeżdżamy do mniejszego basenu. I z tego mniejszego basenu do większego. Jeszcze brakuje nam leżaczka. Położymy go tu i można teraz na nim swobodnie pływać. Jest również piłka oraz ponton. W końcu zbudowaliśmy już nasz basen. Jest świetny, w rzeczywistości wygląda dużo lepiej niż na pudełku. Jest bardzo wysoki, posiada świetną zjeżdżalnię oraz kilka elementów dodatkowych. Jest budka z sokami, gdzie można przygotować soki oraz lody. Jest toaleta, bardzo przytulna. Całym wyposażeniem oraz szafetką. Jest również jacuzzi razem z sofą. Można sobie w niej wypoczywać oraz pić drinki.
Bardzo mi się podoba. Jest również basen. Na górze posiada zjeżdżalnię do mniejszego baseniku. Z górnego basenu można zjechać do dużego. Do basenu można wejść drabinką. W tej części znajduje się ogromny basen, zmieści się tutaj naprawdę bardzo dużo mini laletek. Jest miejsce z bąbelkami, są również siedzonka, jest ponton oraz leżaczek, nawet jest piłka. Do basenu wchodzimy sobie tą stroną, natomiast z tej strony mamy świetną trampolinę. I prosto do pontonu. Również znajdziemy prysznicę, żeby można było się opłukać po wyjściu z basenu. Jest dwustronny dla dwóch mini laletek. Oczywiście jest jeszcze stanowisko ratownika, który czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich plażowiczów. W środku basenu znajduje się świetne akwarium z rybkami oraz roślinami. Są również głośniki z telewizorem. Nie przypuszczałam, że basen może być tak świetny. Naprawdę jest olbrzymi, bardzo wysoki. Można w nim spędzić mnóstwo czasu. Tym bardziej, że u nas bardzo zimno, także zabawa jest jeszcze przyjemniejsza. Jeśli chcielibyście zobaczyć więcej nowości ze świata LEGO Friends, subskrybujcie nasz kanał oraz na bieżąco obserwujcie nasze filmy. Wkrótce pojawią się nowe zestawy LEGO Friends. Zapraszam również do oglądania naszych bajek. Wkrótce stworzę również bajkę z basenem w Heart Lake. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!